Właśnie wyjeżdżam z domu. W przyszłym roku będę często wyjeżdżać do rodziny. W zeszłym roku tylko raz wyjechałem za granicę. Jutro wyjadę z domu na wakacje o 6 rano. Gdzie byłaś? Miałaś przyjść do mnie 2 godziny temu. Jest 19. Teraz woda w morzu już jest za zimna na kąpiel. Ale miałam koszmarną przygodę. Co się stało? Musiałam pójść jeszcze po krem z filtrem i spray na komary. Oczywiście. Wiedziałem, że chodzi o zakupy. Nie, słuchaj. Weszłam do sklepu, a za mną wszedł jakiś chłopak. Po 15 minutach wyszłam ze sklepu i on wyszedł za mną. Niestety musiałam przejść przez park i wejść na górkę. Ja przeszłam i on przeszedł. Zaczęłam iść wolniej, więc on też szedł wolniej. I co? Kto to był? No nie wiem, ale w końcu nie poszłam na plażę. Skręciłam w lewo za parkiem i zeszłam ze schodów i on zszedł za mną. A potem zobaczyłam grupę ludzi. Pomyślałam, uff, przeszłam obok nich. A on? A on się z nimi przywitał. Pewnie szedł na spotkanie. A ty co zrobiłaś? A ja się zgubiłam i dlatego się spóźniłam. Mam ostatni pokój dwuosobowy z małżeńskim łóżkiem w specjalnej cenie. Mamy jeszcze jedno miejsce w pokoju wieloosobowym. Czy jest jeszcze wolny pokój jednoosobowy z łazienką? Pokój dwuosobowy bez łazienki jest już zajęty. Ile kosztuje doba w pensjonacie, a ile w hotelu? Chciałbym zarezerwować miejsce na polu namiotowym. Mam własny namiot dwuosobowy. Jestem niezadowolona, bo miałam niewygodne łóżko. Jestem rozczarowana, bo basen podczas mojego pobytu był nieczynny. Nie spodziewałam się tego, że ten pensjonat będzie 50 kilometrów od plaży. Jestem zaskoczony, bo nie ma dostępu do internetu, a miał być.